Czemu widzialni wrogowie są naszymi dobroczyńcami? Ewagriusz mówi, bo swymi obelgami leczą nas z próżnej chwały. I nawet dodaje tak, lekarz dusz przynosi zdrowie przez opatrunek wzgardy. Myślę, że to w ogóle bardzo ważne w naszych czasach, bo wielu nas krytykuje jako dzieci Kościoła, jako dzieci Boże. Czasami oczywiście słusznie, ale właśnie Ewagriusz nawiązuje do tych, którzy nas chwalą, że mogą przynieść więcej szkody niż pożytku, a jednocześnie on to odwraca, jak to przystało na mnicha, bo mnisi umieją odwrócić rzeczywistość. I to, co wydaje się po ludzku jakimś utrudzeniem, kogo uważamy za wroga naszego, bo występuje przeciwko nam, oni widzą jako kogoś błogosławionego. Kim lekarz, czyli Pan Jezus, posługuje się i to lekarstwo wzgardy może się okazać dla nas błogosławione, tak jak on mówi, może być opatrunkiem, który służy naszemu zdrowiu. Czy można tak na to patrzeć? Ewagriusz nie boi się tych, którzy zewnętrznie nas prześladują, bo uważa ich za błogosławionych. Czy my też tak uważamy?